Po meczu z Motorem Lublin naszym gościem Jan Majsterek. Witaj, Janek. Witam. Janek, dzisiaj zdobywamy punkt na trudnym terenie, na terenie w Lublinie. Jak z Twojej perspektywy to spotkanie przebiegało? Myślę, że możemy być z siebie zadowoleni, ale czuć na pewno też niedosyt, bo naprawdę potrzebowaliśmy przełamania. Mimo, że to nie jest wygrana, to jest to cenny punkt na ciężkim terenie i cieszy na pewno to, że walczyliśmy, pokazaliśmy w końcu charakter i odwróciliśmy losy meczu. No mówię, szkoda, bo naprawdę były jeszcze te sytuacje, no, ale trzeba ten punkt uszanować, tak? No właśnie, bo tutaj mieliśmy sytuację, w której pierwsi straciliśmy bramkę, udało się doprowadzić do remisu, no i można powiedzieć, że ta szalona końcówka, prawda, mogło się to odwrócić w dwie strony. Tak, no w końcówce Motor na pewno mógł zagrozić tylko ze stałych fragmentów, tak? My mieliśmy swoje sytuacje. No szkoda, że nie udało się wykorzystać, ale no ważny na pewno punkt. Tak. Dzisiaj też ten mecz miał takich wiele specyficznych przypadków. Długo sprawdzana ta sytuacja z karnym Szymona Kobusińskiego, wcześniej też sprawdzana ewentualna ręka w naszym polu karnym, ale wy chyba byliście pewni, że ta ręka będzie zinterpretowana, znaczy finalnie nie ręka, na naszą korzyść. Tak, to była akurat ta sytuacja ze mną. Ale nie, ja byłem pewny, miałem ręce za sobą, mieliśmy też niedawno szkolenie tu sędziowskie i nie, myślę, że tu nie było mowy o rzucie karnym, a w przypadku rzutu karnego Szymona to nie, szczerze nie widziałem, ale no jak prawidłowy, to się zgadzam. Tak. No to super, to oby się zgadzało za tydzień, powodzenia w meczu. Dziękuję bardzo. Po meczu z Motorem Lublin naszym gościem Jakub Lemanowicz. Witaj, Kuba. Witam. No dzisiaj punkt na trudnym terenie, na pewno trzeba go docenić. Natomiast też to spotkanie miało taki scenariusz, że mogliśmy nawet pokusić się tutaj o pełną pulę. No na pewno, bardzo dobra druga połowa w naszym wykonaniu, reakcja na tą straconą bramkę w pierwszej połowie. Ja jestem dzisiaj bardzo dumny z drużyny, bo jeden za drugiego widać było naprawdę prawdziwą drużynę i miejmy nadzieję, że to jest dobry prognostyk przed następnym meczem. Przy tej bramce na 1-0, jeśli chodzi o bramkę Motoru, myślisz, że coś tutaj można było więcej zrobić z Twojego punktu widzenia? Zawsze można coś lepiej, ale myślę, że to działo się tak szybko, że nie zdążyłem przesunąć, że jednak ciężko miałem zareagować. No i też chyba szalony mecz, bo mieliśmy sprawdzany VAR w naszym polu karnym, później też sprawdzana ta sytuacja Szymona, no sporo emocji w tym spotkaniu. Bardzo dużo emocji, bardzo dużo walki i dużo przerw związanych właśnie z VAR-em. Ale myślę, że to bardzo ważny punkt będzie dla nas. Tak, tutaj jeszcze a propos tej sytuacji VAR-u rozmawialiśmy z Jankiem, że mieliście szkolenie w tym tygodniu sędziowskiej i byliście pewni, że ta ręka nie zostanie odpisana. Tak, byliśmy pewni, bo mieliśmy to szkolenie i wiedzieliśmy, że na pewno nie będzie to ręka. Okej. Twój na pewno też udany występ, chociaż na koniec przydarzyła się taka sytuacja, w której nie zauważyłeś już końcowej linii pola karnego. Tak, na pewno to nie może wystąpić w żadnym meczu i muszę jeszcze większa koncentracja, chociaż byłem tak sfokusowany na ten mecz, że chciałem naprawić błąd ze Śląska Wrocław pamiętnego meczu i oglądając się za siebie szedłem cały czas i nie skontrolowałem linii, więc na pewno to jest niedopuszczalne i nie mogę pozwolić sobie na takie coś i w następnym meczu walczymy o 3 punkty. No właśnie, bo dla Ciebie to też ważny mecz, wracasz do wyjściowego składu między słupki bramki Polonii. Widać było po Tobie dzisiaj też wiele razy dziękowałeś kolegom za ich dobre interwencje w defensywie, motywowałeś ich. Myślę, że dla Ciebie też ważne spotkanie dzisiaj. Tak, to było bardzo dla mnie ważne spotkanie. Ciężko na to pracowałem na treningach i dawałem sygnał, że jestem gotów i dać pewność drużynie i myślę, że przez cały mecz, oprócz tej jednej gafy na koniec, dawałem pewność drużynie i ja pomagałem drużynie, a ona mi. No to teraz, Kuba, przed nami starcie z Wisłą Płock, znany, myślę, Tobie klub. Czy będziecie tutaj chcieli zawalczyć o pełną pulę? Na pewno. No, w następnym meczu tylko 3 punkty, gramy u siebie. Wiemy, jak te mecze wyglądały u siebie, więc chcemy zdobyć 3 punkty na K6. I tego Wam życzymy, powodzenia. Dziękujemy.